Pełno tu mrówek. Nie pozwoliłem wydać wapna. Poprosiłem Ebusuda o zdanie. Zapytałem, czy można zabić mrówki, które niszczą drzewo. Hodża odpowiedział, że w dniu ostatecznego rozrachunku i mrówce będę musiał zapłacić za swoje winy. A co z drzewem? Mrówki nie poniosą kary za to, co jemu zrobiły? A co z tym, kto pozwolił, żeby umarło? Ludzie znów plotkują. To pewnie zwykłe oszczerstwa, ale powinieneś wiedzieć. Siostra Tahmasba, sułtanka Begim, potajemnie przyjechała do Amasji. Podobno coś ją łączy z Mustafą. Takie pogłoski zawsze się pojawiają w czasach wojny. Nigdy nie daję im wiary. Ludzie próbują mnie skłócić z synem. A może Tahmasb jednak ją tam wysłał? Ktoś taki jak on jest zdolny do wszystkiego. Ale mój syn nie sprzymierzyłby się z wrogiem. Każdy, kto to insynuuje, straci życie.